Witam Was na moim kanale Krzywym Okiem Elektryka. Dlaczego krzywym? Bo mam krzywe oko. Na początek muszę Wam coś wyjaśnić co do serii filmów z montażem ładowarki do samochodów elektrycznych. Problem się trochę rozkraczył, sprawa się rozkraczyła troszkę, bo ładowarka, która miała przyjść, okazała się uszkodzona i nie zamontowaliśmy jej jeszcze. Może w przyszłym tygodniu coś będzie. Zobaczymy. No, na razie temat leży. Mam jeszcze dla Was trzecią część, ale nie chcę już tego rozdzielać na jeszcze więcej części. Chciałbym też w tej trzeciej, ostatniej wszystko zamieścić. Więc no niestety musimy troszkę poczekać na ostatnią część. W międzyczasie chciałbym Wam pokazać coś na temat rozdzielnicy elektrycznej. Standardowa, domowa, mieszkaniowa, obojętnie. Taka standardowa. Przyszedł mi pomysł dlatego, że na YouTubie jest dużo filmów fajnych, ciekawych. Chłopaki robią profesjonalnie, czyściutko, schludnie. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do ich pracy. Ale wszystko jest pokazane w rozdzielnicy. Wy nie widzicie, gdzie tam jest, gdzie który drucik czy kabelek, gdzie tam co idzie. I tego mi troszeczkę brakowało. I chciałbym Wam tutaj na żywym organizmie pokazać, jak to powinno wyglądać. Zacznijmy od tego, co my tu mamy. Taki o zestaw startowy. Tu mamy zabezpieczenie przedlicznikowe. Stąd nam przychodzą fazy z tak zwanych drutów, czy złącza, przyłącza, ogólnie główne zasilanie domu. Tu. I tu zabezpieczamy. Tu akurat mam D02. Stosowane w większości przypadków. Bardzo często. Chociaż teraz w tych nowych domach to już wszędzie się NH00, potoczne BM-y się montuje, ale mieszkaniówka, wszystko lecimy na tym. No i patrzcie, mamy trzy fazy. NK już tutaj nie. Tu nam przychodzi NK bądź PEN. To osobny temat, ale przyjąłem, że tu już mamy podzielonego PENa. Fazy NK PE. Przyjmijmy, że mamy podzielonego PENa, układ TNCS. I jak to po kolei wygląda? Czysto łopatologicznie, bez teorii, bez zbędnego jakiegoś książkowego marudzenia. Jak to wygląda na żywo? W książce co innego, na żywo co innego. Dobra, lecimy. Licznik. Taki miałem, więc taki Wam pokażę, ale zasada działania co do zwykłych liczników w domu jest wszystko to samo. Wchodzi, wychodzi. A więc tak, przylatują nam fazy. Lecą trzy, wchodzą do licznika. Wychodzą do licznika. Wychodzi również z licznika na główną szynę N. I mamy trzy fazy. Raz, dwa, trzy. Tu mamy wyłącznik główny. Wyłącznik główny, zalicznikowy. Często teraz w nowych przyłączach, w nowych domach, często, praktycznie już wszędzie nie spotkałem się, żeby już było inaczej, jest taka SK, wygląda jak SK, ale ma na przykład 25 amper, nie C25, tylko po prostu 25 amper. I to oznacza, że tam nie ma członu zwarciowego, jest tylko przeciążeniowy. Jeżeli przekroczymy 25 amper jakimś cudem, będzie bam. Jak będzie zwarcie, nie zadziała. Zadziała to. Na tym to ma polegać. I to później oni tam jakieś dają BM-y, na przykład jest zwykły domek, a oni dają nam BM-y, przed licznikiem dadzą nam BM-y, nie wiem, 80-ki, a za licznik nam wsadzą takie ograniczenie w postaci 25 amper. Że na zwarcie to nie zadziała, na zwarcie zadziała przedlicznik, a to jest tak jakby odpowiedzialne za umowną moc przyłączeniową, którą macie w domu. No i co? No i lecimy. Mamy główne, mamy przedlicznik, mamy licznik, mamy zalicznik albo wyłącznik główny, rozłącznik izolacyjny, FR, zwał jak zwał, różnie mówię. No i mamy trzy fazy, które nam zasilają nasz obiekt, mieszkanie bądź dom. No i dobra, teraz tak, tamto sobie odłożyłem na bok, bo bym się tutaj nie pomieścił. Tu jest nasza... O, nie, inaczej, sorry. Najpierw pokażę Wam, jak połączyć wszystkie N-ki, a później wszystkie fazy. Bo gdybym to zaczął wszystko łączyć naraz,
nie połapalibyście się, za dużo by tego tu wszystkiego było. Przede wszystkim szyna PE. No szyna PE, wiadomo, wszystko co żółto-zielone, wszystko razem, jak i uziemienie. Tu jest z naszego już układu podzielonego na TNCS. Wszystko co żółto-zielone, wszystko razem. To jest nasze główne zasilanie N. To jest to, co wychodziło zza licznika. To, co nam wychodzi z licznika. To jest nasze główne N, zasilające to wszystko. I teraz tak. Bardzo ważna rzecz. Obwody trójfazowe, różnicówka trójfazowa. Obwody jednofazowe, różnicówka jednofazowa. Ja wiem, to będzie działać, to będzie dobrze. Robią tak wielkie firmy, zakłady, przemysły, co tylko mamy, możemy sobie wyobrazić, robią. Ale wiecie, jaki jest problem? Problem się rodzi wtedy, z jakiegoś powodu, nawet niezależnego od nas, zależnego bądź niezależnego. Patrzcie, już pewnie to wiecie, ale ja to będę powtarzał do śmierci, bo się nie umiem nauczyć. Ja się już niestety nauczyłem. Jeżeli mamy, robimy tak, robimy, patrzcie. Robimy, mamy coś takiego, tak? A nawet jeszcze tu i dokładamy sobie, mamy jedną różnicówkę i wszystko leci, wszystkie te pojedyncze fazy lecą na trójfazowej różnicówce. Jeżeli z jakiegoś powodu to się uszkodzi, przerwie, a zostaną tylko fazy, a szyna N zniknie, to tu może nam się pojawić 400 V. Gdzieś na żarówce zawróci, gdziekolwiek na jakimś sprzęcie, obojętnie na czym. Gdzieś zawróci i lecą sprzęty. Lecą telewizory, pralki. Wszystko leci. To jest ten problem właśnie. Jeżeli jest wszystko dobrze, no to będzie działać. To może działać i 20 lat. Ale niech przyjdzie huragan. Wichura. Na drutach zasilających budynki niech się urwie N-ka. Gdzie wy będziecie mieli wszystko nowe, dokręcone, sprawne. Po przeglądzie będzie po prostu no, nówka sztuka profesjonalnie zrobiona jak z fabryki wasza instalacja. Ale na drutach, na dworze zniknie N-ka. Leci. Leci telewizor, leci pralka, leci wszystko. Receptą na to jest podzielenie. Bo jeżeli tu się zgubi, N-ka, a zostanie faza na urządzeniu, nic się nie stanie. Kompletnie nic się nie stanie. Nie spotkałem się jeszcze, żeby coś się stało. Dobra, lecimy. Mamy N-kę główną, zasilającą. No i teraz co? Teraz musimy zasilić różnicówki. Wpinamy wszystko co tu mamy. Film może będzie trochę przydługawy, może będę trochę przynudzał, no ale niestety to wymaga czasu, to wymaga cierpliwości. To jest zegarmistrzowska robota. Więc taka rozdzielnica, więc no niestety to musi trwać. I patrzcie, wchodzimy na N-kę. Wchodzimy od góry na N-kę. Zasilamy różnicówkę z głównej szyny N. I to samo robimy, patrzcie, z każdą jedną różnicówką. Każda musi mieć, i patrzcie, i idziemy tu do tej. Ale patrzcie, jakie skarby wygrzebałem z samochodu. Nawet czasami nie wiem, co ja tam wożę. Gdzieś się tam po budowach coś z demontażu, coś się znajdzie, ja to wożę w przypadku awarii. Czasami się przydaje doraźnie gdzieś użyć.
weekend, sobota, ludzie dzwonią: panie, prądu nie ma, obiad trzeba gotować. No i ja tak właśnie czasami to tak wygląda. Więc ja to wolę mieć, mi to tam nigdzie nie przeszkadza w samochodzie. O, ciebie sobie troszkę skrócimy. Cyk. I co jeszcze? Mamy jeszcze jedną. Czy mam drucik? Mam drucik. I pyk. Wiadomo, w rozdzielnicy to wszystko musi wyglądać ładnie, pięknie, idealnie, wiadomo, ale tutaj wszystko to są cele szkoleniowe, więc to musi być łatwo, bo patologicznie zobrazowane. Dobra, mamy zasilone N-ki. Główna szyna N, zasilanie zza licznika i rozchodzimy się od góry. Każdy jeden drucik do każdej jednej różnicówki. I tak samo tu lecimy na trzy fazy. Dobra, jak my wychodzimy z różnicówek? Najlepiej szyną. O, teraz wam coś pokażę, co ja się bardzo często spotykam i mnie to tak kole w oczy, że szok. Pewnie nieraz się też spotkaliście. O, ja tu na przykładzie S-ki wam pokażę. Patrzcie. Co się wyprawia niejednokrotnie. To grosze kosztuje. Ludzie, ta szyna kosztuje 10 zł. To już i tak jest taka na wypasie. To prawie za darmo jest w sklepie. To kosztuje grosze. A na co dzień spotykam się z czymś takim. Mam jeszcze jednego druta. Jeszcze jednego druta wepchamy. O, patrzcie, i to przeważnie właśnie N-ki są. I o, i to jeszcze właśnie, o, patrzcie, o, i to jeszcze na przykładzie trzech faz, patrzcie. To jest standard, takie coś. Pchanie, tak, o. Tu. To jest standard. No, patrz. To jest takie głupie, że nawet się nie chce zrobić. Mimo, że bardzo chce. O. Pchanie drutów 4, 5, 6, 10, ile wlezie do tej dziury. O, ja już wam pokazuję. O, to jest norma. Jak ja tego nienawidzę, jak mnie to kole w oczy i później tu są problemy. Okej, trzymie, ale co jak nie będzie trzymać? W większości nie trzymie. Widzicie? Pchanie. Tu, o, nawet mi się to udało. Nie umiem wyrwać, ale w większości przypadków to nie trzymie. Ja tego nienawidzę. To jest źle. Nie robimy tak. Absolutnie. Robimy tak. Bierzemy szynę, bierzemy jakiś gruby przekrój. Najlepiej taki gruby, który mamy po prostu zasilanie całego naszego mieszkania, czy tam domu. Szóstka, dziesiątka, jak damy dziesiątkę w takim standardowym domu, to aż za dużo będzie. Takie mieszkanko, czwórka, szóstka wystarczy. Patrzcie, robimy tyk. Już wam kiedyś pokazywałem mój patent. O. Takie coś, druty. Jak będzie linka, to wiadomo, linka to mamy tulejkę i tak dalej. To jest coś innego zupełnie, to będzie zupełnie inaczej trzymać. O! Tyk, mamy ładnie, patrzcie. Wychodzimy jednym drucikiem, linką i wchodzimy ładnie do szyny. I wtedy podchodzimy obwodami, gniazdkami, wchodzimy tutaj. I każdy jeden wychodzący obwód ma swoją śrubkę, swoje miejsce i wtedy to trzymie,
nic się nie dzieje i mamy święty spokój. Tak by się nam prezentowało całe zasilanie przewodu neutralnego. Tak to w wielkim skrócie w rozdzielnicy wygląda. I teraz jeszcze... Tu jest to samo. Tu, patrzcie. To jest w ogóle, to jest ta sama historia. Ta różnicówka trójfazowa, różnicówka jednofazowa. To jest w tym momencie bez różnicy. Ta sama zasada. Tak samo. Gdzieś miałem albo nie miałem, mam. Tak samo. Szyna z różnicówki do szyny. Na wyjściu szyna i lecimy obwody. To jest to samo i mamy święty, święty spokój. Ok, jeszcze raz dla przypomnienia, ładnie wam to pokażę. Tutaj czekajcie, to wyrzućmy. O, patrzcie, ładny obrazek, żebyście mieli. Główna szyna N, zasilanie szyny N neutralnej i się rozdzielamy po różnicówkach. Każda jedna różnicówka ma swoje, ma swoją, swój przewód neutralny z głównej szyny N. Tak to wygląda. Tak to powinno być. Ok, N-ki mamy opanowane. Lecimy z fazami. Teraz tak, patrzcie, to są nasze trzy fazy, które przyszły zza wyłącznika głównego. Pamiętacie z początku filmu? Przedlicznik, licznik, zalicznik. Wyłącznik główny. To jest to, co wychodzi stąd. I przychodzą nam trzy fazy. O, teraz się możecie śmiać, bo przed chwilą wam pokazywałem, że tak nie robić, ale będę tak właśnie robić. Ale nie o to chodzi. To tylko chodzi do celów edukacyjnych. Najlepiej używać bloku rozdzielczego, w który blok rozdzielczy wygląda tak, jakby wziąć, jakby wam to zobrazować najszybciej. Blok rozdzielczy to wygląda, ja zawsze używam takiego na szynę DIN. O, mamy trzy fazy. I zasilamy pierwszą fazę, drugą fazę, trzecią fazę. I z każdej jednej, z pierwszej fazy idziemy tu, z drugiej fazy idziemy tu, z trzeciej fazy idziemy tu. No i wiadomo, tak samo tutaj na obwód trójfazowy. Pierwsza faza do pierwszej fazy, druga faza do drugiej fazy, no i trzecia faza do trzeciej fazy. Ja zawsze stosuję taki blok rozdzielczy. To mi jest najwygodniej, najlepiej. Ale do dzisiejszych celów zrobimy partyzantkę, którą skrytykowałem 5 minut temu. Bo tak to najlepiej widać. No i patrzcie, nie trzymie się. O, patrzcie, teraz mamy przykład. 2,5, 2,5. I patrzcie, nie trzymie. W ogóle ten trzymie, a ten sobie wchodzi luzem, patrzcie. Widzicie, jaka to jest partyzantka? Jakie to jest zastosowanie złe? Świetny przykład, świetnie to się udało. Ciekawe, czy mi to złapie, aby do celów edukacyjnych. Oczywiście ktoś powie, a mogłeś oczko zrobić. Tak, mogłem oczko zrobić, ale nie zrobię oczka, bo do obecnych celów edukacyjnych nie będę robił oczka, a po drugie nie robię takich oczek, bo w rozdzielnicy nie stosuję takiego rozwiązania. No i okej. Co tu mamy? Dobra, mamy pierwszą fazę. Mamy zasilanie. Zrobimy troszeczkę tutaj widoczności. Mamy pierwszą fazę. Wchodzi nam do różnicówki i łapiemy do wejścia do tej różnicówki. Oczywiście można by się tu rozwodzić nad stosowaniem właśnie bloków rozdzielczych, szyn, o szyny przede wszystkim, szyny, najważniejsza rzecz, szyny. Ale to nie jest,
Dzisiaj odcinek o szynach, bo jeżeli dalibyśmy szynę, to niektórzy mogliby nie wiedzieć, jak to wygląda, a tak fizycznie wiemy, jak to wygląda. Ok, mamy pierwszą fazę, mamy drugą fazę. Ciekawe, czy złapię. Patrzcie, jaka to jest taka partyzantka, że to się nawet nie chce. To się nie chce poddać nawet. O. Patrzcie, i znowu nie trzymie. No wytrzymaj, aby do tego filmu. I tak potem robią ludzie, dociskają na maksa, a to i tak nie trzymie. Ok, druga faza zasila nam drugą różnicówkę odpowiedzialną za drugą fazę obwodów jednofazowych. Damy. Patrzcie, nie trzymie. Franca. Serio, zaraz te oczko zrobię. Ok. Dajmy sobie S-y na bok. I lecimy z trzecią fazą. Pyk. I zasilamy tutaj. Okej, mamy co? Mamy z wyłącznika głównego, z łącznika izolacyjnego zasilanie trzech faz. No szlak mnie jasny, zaraz trafił. To się teraz mści na mnie. Ale okej, żeby było wesoło. Zasilanie główne. Patrzcie. Pierwsza faza. Każda jedna z faz zasila nam różnicówkę obwodów trójfazowych. Tak? Pierwsza, druga, trzecia, cyk, cyk, cyk. Pierwsza faza zasila nam pierwszą fazę tu i zasila nam obwody na tej różnicówce. Druga faza to samo. Czarna, cyk, zasila tutaj i jeden sobie idzie wąsik do tych obwodów i to samo trzecia. Trzecia tu na obwody jednofazowe. I tak to jest. Teraz tak. Przychodzą nam obwody. Na razie po jednym wystarczy. I teraz tak. Tu normalnie stosujemy szynę. Tak samo tu, patrzcie. Tu zrobiłem tak dla przykładu, żeby było fajnie to uwidocznione. Normalnie bym tu wcisnął tylko szynę. To wszystko luzujemy. Wkładamy szynę. Cyk. I mamy temat załatwiony. 5 sekund roboty. Ale na szynie nie widzielibyście, jak to fizycznie wygląda, tak? Widzicie brązowy. Pierwsza faza do pierwszej fazy. Wyjście drugiej fazy do drugiej fazy od SK. I trzecia faza to samo. Wchodzi, wychodzi. Ważna jest ta kolejność. Znaczy, ta kolejność jest nieistotna, no ale niech to ma ręce i nogi, niech to jest profesjonalnie zrobione, tak? W szynie tak samo to wygląda. Tak jak to tutaj jest zrobione. Identyczny sposób. I tak samo tu. Tu się normalnie stosuje szynę, ale chcę, żebyście to widzieli, jak to ma być. Jak to wygląda w rzeczywistości. W rzeczywistości to wygląda coś takiego.
i mamy zasiloną eskę. Zróbmy to na każdej jednej fazie. Tak, oczywiście się nie trzymie. Bo mi do dziury nie wlazło. Tak, i trzecia faza. Teraz tak, ważna rzecz. Jeżeli tu dzielimy sobie, wiadomo, obwody trójfazowe będą urządzenia trójfazowe, to te urządzenia tam, wiadomo, będą równomiernie z każdej fazy będą sobie pobierały tam odpowiednią moc. Więc tu na trzech fazach bym się nie zawracał tym głowy. Ale tu na obwodach jednofazowych bardzo ważne jest, żeby jakoś podzielić te pobór mocy. Że na przykład nie na jednej fazie powiesimy całą kuchnię, a tu sobie zapalimy światełko w garderobie i lampkę w piwnicy, która będzie raz w tygodniu używana. Podzielić w miarę równo, mniej więcej. Ja wiem, że to na początkowym stadium budowy domu, w mieszkaniu może trochę łatwiej, ale na początkowym stadium budowy domu to może troszeczkę trudniej być. Ale mniej więcej podzielić. Przykładowo weźmy sobie na ten przykład kuchnię. Że na przykład tak, tu będzie piekarnik, tu będzie z blatu urządzenia, gdzie będzie jakiś Thermomix, jakieś coś, a tu na przykład będzie zmywarka. Żeby te trzy fazy były mniej więcej równo podzielone. Albo mamy pokoje, sypialnie. Pierwsza sypialnia, druga sypialnia, trzecia sypialnia. Nie wieszajmy wszystkich trzech sypialni na jednym. To trzeba zawsze później pomyśleć, w zależności od ilości obwodów. Niech to zawsze jest mniej więcej równo. Tu kuchnia, jedna kuchnia, druga kuchnia, trzecia kuchnia. Mamy trzy obwody w kuchni przykładowo. Niech to jest podzielone. Niech to jest podzielone porówno wszystko. No i co? I jak to mamy teraz? Jeszcze raz. Zasilanie, cyk. Pierwsza faza zasila nam różnicówkę. Druga faza zasila różnicówkę. Trzecia faza zasila różnicówkę. Odpalamy różnicówkę. Pojawia się napięcie tutaj. Napięcie przechodzi nam pod eskę. Odpalamy. Mamy tu coś? Mamy tu coś. Proszę bardzo. Mamy sobie gniazdko. O, zróbmy tu będzie. Będzie lepiej widać. Mamy szynę PE. O, to ja wam teraz pokażę coś. Żeby było to fajnie widać. Na przykładzie, o, podpinamy zmywarkę. To jest nasza zmywarka, tu gniazdko. I teraz popatrzcie. Zasilamy. Tu wracamy do naszej głównej szyny N. Tu nam przychodzi zasilanie szyny N z szyny N. O, mamy zasiloną różnicówkę obydwoma przewodami. Czekaj, zrobimy to krótsze, żeby wam się to zobrazowało, gdzie uciekłeś. O, robimy. Wychodzimy tu. Cak. O, i tak mamy przygotowane pod jeden obwód. Uziemiamy. Za duży śrubokręt sobie wziąłem do tych małych śrubek, ale nie szkodzi. Z
standardowa szyna PE, szyny PE różne, różne są, cyk. Mamy tak, patrzcie, mamy naszą zmywarkę uziemioną, teraz naszą zmywarkę podpinamy do szyny N zalicznikowej, za różnicówki. I tak to powinno wyglądać zawsze w przypadku przewodu neutralnego. Wychodzimy jednym do szyny i dopiero z szyny się rozchodzimy na wszystkie obwody. No i co? No i zasilamy ESA. Podajemy fazę. Tu to teraz będzie fajnie widać, żebyście mieli pełny obraz, jak to wygląda. A miałem pytania w komentarzach. Ludzie się dopytują, więc chciałbym wam to pokazać jak najbardziej łopatologicznie. Z książki się tego nie nauczycie. Nie. Możecie się zdziwić, ale nie nauczycie się. Może to akurat jeszcze... No nie do końca to tak jest. Jak wiecie, jak to książka. No. Też się uczyłem z książek, a życie pokazało zupełnie coś innego. No okej. Okay. I patrzcie, tak wygląda przykładowy obwód wychodzący z rozdzielnicy. Zasilamy jedną z faz. Zasilamy z głównej szyny N. Pyk. Odpalamy. Wyjście N-ka przechodzi przez różnicówkę, idzie do tej szyny. L-ka robi cyk. Odpalamy i na wyjściu mamy napięcie idące do naszej zmywarki. Tak wygląda nasz jeden obwód, jedna różnicówka w rozdzielnicy elektrycznej. I tak samo tu później. Mamy tutaj znowu drugi, to jest nasze pierwsze. Powiedzmy, mamy jedną fazę załatwioną i robimy tutaj drugą. To musi być inna szyna jak te, już wam pokazuję. Ja to przykręcę. Tu musi być inna szyna. Do tego inna szyna. Tu muszą być cztery. W naszym tutaj. Naszej tutaj rozdzielnicy, w naszej makiecie powinny być cztery szyny neutralne, które są za różnicówką. Tyle ile różnicówek, tyle szyn. Wszystkie obwody z tego idą tu. Wszystkie z tego idą tu i tak samo tutaj trójfazowe, obojętnie, trzy fazy, jedna faza, jest to nieistotne. Z każdej jednej różnicówki na wyjściu idziemy do swojej szyny N. Tak ma być, jeżeli one się spotkają, to te dwie różnicówki wybiją. Nic złego się nie stanie, ale już niejednokrotnie ludzie zaczęli się bawić i poprzepinać, gdzieś w domu puszkę przepięli i zaczęło wszystko wybijać. Ok, moi drodzy, to tak wygląda w wielkim telegraficznym skrócie, żebyście mieli jakiś obraz, jak to wygląda. Oczywiście można by tu debatować, a czemu tak, a czemu siak, a gdzie blok rozdzielczy, a gdzie co, a gdzie przepięciówka, właśnie, jeszcze przepięciówkę, o, przepięciówkę, moi drodzy. Przepięciówkę to wpinamy różnie. Najlepiej, żeby była... Gdzieś w tej okolicy. Gdzieś w okolicy, tutaj. I ona też musi być bezpośrednio do głównej szyny wyrównawczej podpięta. Przeważnie się gdzieś tutaj przepinamy z rozłącznika głównego, gdzie wchodzi tutaj jest szyna, albo na kablach. Przeważnie szyna, cyna, cyk, do ogranicznika przepięć.
Chociaż tam, tak szczerze powiem, już spotkałem się nieraz, był ogranicznik przepięcia i tak to wszystko wywaliło i tak. Nie na moich instalacjach, ale jak gdzieś na awarię jadę czy coś, no. No ale niech jest, dobra. Raz pomogła, raz nie pomogła. Okej, dziękuję moi drodzy. Pytania, odpowiedzi, krytyka, hejt, pochwały. Wiecie gdzie pisać, wiecie gdzie lajkować, w górę czy w dół. Tam macie miejsce do popisu. Jeżeli macie uwagi, pisać, pytania, no wszystko, wszystko piszcie. Na mnie nic złego nie działa. Ja krytykę przyjmuję, pochwały przyjmuję. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trochę przymulałem, wiem, ale tak to musiało wyglądać. Dzięki, cześć i do następnego.